Awantury o Belgard, ciąg dalszy. Zostało nam jeszcze do rozwiązania jeden problem winnicy, a potem to już możemy iść w braterską miłość albo coś. 400 kuni, mamo, mamo, ile kuni do ciebie? 400. 400 kuni do ciebie, mamo, więc tam idziemy. O tam, o tu, o tu. Myślałam, że może tam jakimś znacznikiem, ale chyba nie za bardzo. Ale chyba nie za bardzo. Dalej, płotka, dalej! Dobrze, Grzesiu, tej wersji będziemy się trzymać. Patrz, jaka tu ładna przełęcz jest tam w oddali. Czy wy to widzicie? Gospoda. Ciekawe, co tam jest. Mam nadzieję, że nie te archospory. Tylko nie archospory, bo to już nuda jest w tej winnicy. O, tu są jakieś te wilki. W ogóle ja lubię fioletowe drzewa, obczajcie. Nie wiem skąd mi się to wzięło, ale lubię. To. 100 kroków jeszcze. Tu coś jest. Tu. Okej. Tam są jakieś zbóje. Złe zbóje. Oszołomiłam kota. Kota. Konia. Kasia. Dobra, idę działać. F5 i jedziemy. Nie da się zapisać. Czekajcie, oni mnie widzą, a ja jeszcze w trybie walki. Schowaj ten mieczyk. Dobra, stan gry zapisany. Koń mnie śledzi. Idziemy się tłuc, idziemy zdobywać skarby. Pewnie jak wieśniacy, to znowu na hita będę. Szybciej! Ratuj! Szybciej! Panie, ratuj! Kurwa! Musimy go obejść! Chodź do tatusia! Nigdy się nie nauczycie. Gin. Zabiłeś spaka z Krakena! A teraz... O, młynek, Kasia! Ezy, łatwo. Łatwo posz. Witaj, drogi człowieku. Elfa uwolniłam. Dzięki ci, panie. Gdyby nie ty. Wiecie, z tymi grasantami to nie ma żartów. Mogę wykuć dla ciebie nowe żelastwo. A jednak to nie elf. No, co tylko chcesz. Ale najpierw musimy wrócić do mojego warsztatu to w Belgardzie. To tylko Fata Morgana. Nie, no na miejscu. Wpadnę, gdy będę w pobliżu. Wygląda, jakby używał tego za ciemnego podkładu do twarzy. Takie odniosłam wrażenie. Co on robi? Patrzcie, jak ta postać się rozkraczyła. Obczajcie to? Czy wy to robicie? Widzi, robicie? Czy wy to robicie? Czy wy to robicie? Wiecie co, ja sobie zapiszę tę grę. Ja wiem, że to robię na live, ale mi się dopiero teraz przypomniało, szczerze mówiąc. Teraz mi się dopiero przypomniało, a nie było kiedy tego ogarnąć. I szczerze mówiąc, ja wiem, że bardzo was przepraszam. Włączona. Ej, to czemu? Ej, mam włączoną synchronizację i tak dziwnie mi to dziwnie ścina ekran tam? Rozdzielczość, pełny ekran, Nvidia. Uber. Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak mogę usunąć te paski, które wy widzicie na live, bo... Ja ich ogólnie nie widzę i staję. Totalnie bezsilna jestem, jeżeli o to chodzi. Więc jeżeli ktoś z was zna sekret tego, to ja bardzo bym was prosiła o komentarz i cenną radę. Moi mili, bardzo bym was prosiła. No nieźle. Myślałam, że elf, ale jednak nie elf. Dobra, wracam do Liama i Matyldy. Za 900 kroków, a tutaj był jeszcze jakiś znacznik po drodze. Tak, robię czasem. O co chodzi? Robisz czasem? No już, już. Już, już, koniku. Już, już. Nie bój się. Z moim wzrokiem paski mi żadne nie przeszkadzają. Może wyłącz V-Sync. Myślisz, że będzie lepiej? Przecież to przez to? Tu jest jakieś wielkie coś się awanturowało. Odpalić frajerem tu. Co? Czemu tak brzydko piszesz? Nie pisz tak brzydko. Oczywiście, że odpisuję swoim widzom na YouTube. Naprawdę. Mógłbym też wyznaczyć, dlaczego koń się w tym miejscu zbugował. Panowie. Redzi. Co ten koń, powiedzcie mi. Co ta płotka? No. Popsuła się, widzicie to? Koń się popsuł. Trzymam tylko ran, widzicie? Kciukiem. W ogóle tu chyba gra się skończyła w tym miejscu. W tym miejscu się... Dobra, zejdę z tego konia, bo on coś się buntuje. Koń się zbuntował.
I tyle było z całej, wiecie, z tego rumakowania, że koń się zbuntował. Tyle było z mojego rumakowania. Kłusuję. Hop. Przechodzimy tutaj. O, i mam 100 kroków. Mam radę z buta. Wrócę do nich i dam im relację ze wszystkiego. Od czemu ten wóz jest rozrzucony? Czemu ten wóz jest w takim stanie? Bo tu zostawię ten wóz. I czemu to jest rozsypane? Tu jest pewnie jakiś lucik. A nie. Nic z tych rzeczy. Awanturę i kasę. Cześć, Deneo! Bunt koński! Redzi nie przewidzieli, że Kasia zagra w wieśka. Nie przewidzieli, że Szczuro Train, w sumie to nie jest bóg, ale pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłam Szczuro Traina. Jaka byłam bardzo zachwycona. Bóg, jaki miałam, to były takie problem z nogami Geralda podczas bitwy na pięści. Tak było. Witajcie, moi mili. Cóż to za pięknie zastawiony stół! O, lala, kukurydza, boczek, kurczaczek, rybki. Od razu ślina, kurde. Uporałem się z problemami Belgardu. Winnica znowu może działać tak, jak wcześniej. Doskonale. A zatem, tym razem już oficjalnie, na mocy danego mi urzędu, przekazuję państwu prawa do winnicy Belgard. Ufam, że będą państwo nią dobrze zarządzać. Gdzie jest moje wynagrodzenie, moi drodzy? Wspaniale. Ach, już czuję zapach dojrzewających w słońcu winogron. Nie zapomnimy tego, co dla nas zrobiłeś. Proszę, oto nagroda. 1600. Mam nadzieję, że przygotowałaś, moja droga panna. Ale to nie wszystko. Odwiedź nas za jakiś czas. Będziemy mieli dla ciebie niespodziankę. What the fuck? Nie omieszkam. Jakie 960? A gdzie jest moje wynagrodzenie za... Ej! Ej no! O, Wiedźmin. Mieć po zawsze swojej stronie kogoś takiego jak ty to ska. No porobi mnie na kasę jak zwykle, Boże, jak w prawdziwym życiu już mnie szlak trafia. Że w życiu mnie robią na kasę, to jeszcze mnie robią w grze na kasę. Miałam mieć 1600 tych koron, czy tam innej waluty. Pierdziel. Bądź tu przykładnym obywatelem. Bądź tu przykładnym obywatelem, a i tak cię zrobią na kasę. Nie denerwuję się, nie denerwuję się, nie denerwuję się. Ja się wcale nie denerwuję, że mnie ograbili na kasę, no. Gdzie jest moje 700 koron? Ja się pytam. Oddać moje pieniądze. Ale zdziercy. Aha, przyjdźcie do nas i sobie poszli. To spoko. To spoko. Wisiały, wisiały jaja. Pozwól! Mamy coś dla ciebie. To zajmie tylko chwilę, obiecuję. Tak jak mi obiecałaś pieniądze wcześniej i się nie wywiązałaś swojej, kurde. O, Wiedźmin, witaj. Miło, że wpadłeś. Mamy z Matyldą małą niespodziankę dla ciebie. Z pierwszego planu. Widzę, że wam się układa. Chyba mnie na ślub co zaprosi, coś czuję. Widzę, że dogadujecie się coraz lepiej. Fakt. Kiedy się okazało, że w sumie nie mamy się o co kłócić, zrobiło się całkiem... miło. I trochę pikantnie. I bardzo romantycznie. Rozumiem. Znaczy seks dobry. Nie musicie nic więcej mówić. Cieszę się, że dobrze się wam układa. No na ślub, na pewno ślub. Co to za niespodzianka? Macie jakieś potwory do ubicia? Nie. To coś znacznie przyjemniejszego. Wyprodukowaliśmy wino, które zdaniem najlepszych sommelierów ma szansę zdetronizować Est-Est. Wiedźminie, to tobie zawdzięczamy ten sukces, więc jeśli się zgodzisz... Chcielibyśmy mu nadać twoje imię. To jak mamy je nazwać? Biały wilk. Albo Geralt, albo biały wilk. Rzeźnika nie, nie. Wino, chociaż wino w kolorze rzeźnik z Blaviken, to się nie sprzeda. Geralt, biały wilk. Brał wilk. A co mi tam? Biały wilk. Dzikie i z charakterem. Pasuje idealnie. Jeśli się zgodzisz, co jakiś czas przyślemy ci kilka butelek do domu. Jestem zaszczycony. Dziękuję. Nie, to my dziękujemy. Bądź zdrów, Wiedźminie. Rzeźnik dobrze ścina z nóg. Wilk, biały wilk brzmi jak wino. Zabrałam biały wilk. Stwierdziłam, że to jest bardziej nazwa nadająca się na sprzedaż. Rzeźnik to mogło być
Rzeźnik brzmi jak tani sikarz, dokładnie, a to jest jedno z lepszych win, to nie możesz nazywać rzeźnik z Blaviken, bo to się źle może kojarzyć. Ja widzę, że tu ludzie nie mają w ogóle doświadczenia. Równowaga w przyrodzie. Używam wiecznych zmysłów, zbadaj teren obozowiska, gwint, wieczne odpoczywanie. Wieczne odpoczywanie racz dać im, panie. Znajdź Charlesa Lenzano w Lisku Chytrusku, przemierzając urokliwe uliczki romantycznego Beauclerc. Geralt natknął się na sprawę skrajnie nieromantyczną. Otóż nocami coś strasznie hałasuje na miejskim cmentarzu. Tam się więc udamy. Nawet niedaleko, tym lepiej. Nawet konno nie musimy tam jechać. Znaczy, musimy konno, ale nie musimy się tepać. Nie musimy się tepać, wystarczy, że na moim super rumaku, ozłoconym super rumaku, ja będziemy mogli tam wyruszyć. Były inne obyczaje, takie jak trza. Wtedy były obyczaje takie jak trza, to jest jakaś ścieżka. Dawno nie było takiego urodzaju. Tak. Kiedy zaczęłaś przychodzić ten fajniejszy dodatek, czy które wino? Dzisiaj miałam uploadować filmik i chyba życie mnie pochłonęło i chyba nie poszedł filmik o 17. Ale to dzisiaj już siądę i przygotuję wszystkie filmiki. Crazy'ego dopadłam. Do miniaturki, więc wierzę, że też będą fajniejsze. To boli! Czekajcie, myślałam, że tędy się da, ale się nie da. No to go, po ścieżce. Geralt, go, ścieżka, tędy, mój drogi. No, a tu już się nie da jeździć sprawniej. Najgorzej, najgorzej. Dobra, trafiamy już na cmentarz. Jedź, koniku, jedź. Teraz wolniej. Biały wilk nie brzmi wcale lepiej od najtańszych winiacz. No lepiej niż Geralt z Rivii albo rzeźnik z Blaviken. To była najbardziej rozsądna nazwa. Żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Też bym tak chciała, jak mi się nie chce. Często. Chciałabym móc tak, jak mi się nie chce. Na górę? Jakiś nawalony chyba. Co to za porządki? Czemu nikt się tym nie zajmie? Kliknie nam za świetnie. O co chodzi? A wyście może w sprawie ogłoszenia, tak. Mistrz Wiedźmiński? To ty masz problem z jakimiś hałasami na cmentarzu? Tak, tak! Wygląda na to, że tylko ja! Nikt inny się nie pofatygował, żeby się tym zająć, a hałasy wszyscy słyszą! Byłem z tym u gwardii książęcej. Podobno nic nie znaleźli, ale kto ich tam wie, czy w ogóle szukali? To co mam zrobić? Sam się po cmentarzach szwendać? Hałasy powtarzają się regularnie. Te hałasy powtarzają się regularnie? Co noc? Co noc? Ja tu zaraz obok mieszkam, to słyszę wyraźnie, jakby mi kto trąbkę do ucha przystawił. To nie wyglądało tak jak ja dzisiaj, te stwory. A potem... Coś jakby niedźwiedź pierdolnął w kredens. Rozumiem. A ja średnio. Ile za to dostanę kasy? No dobra. Ile za to dostanę? O ile to będzie? A ile... byście chcieli? Weź nie ziewaj, stary! Przepraszam. No zaraził skuma... Co? Naprawdę? No maksa. 60. Za dużo! Chyba śnisz, ziomek. Nie chcę tego robić. Za 60? Zgoda! Jezu, jaka głodowa stawka! Zajmę się tym. Były jakieś ofiary? Albo zaginął ktoś ostatnio w okolicy? Czy to tylko hałasy? Nie, nikomu nic się nie stało, na szczęście. A co, myślicie, że to może być jakiś potwór? Może, ale nie musi. Równie dobrze mogą to być hieny cmentarne, albo jakiś bezdomny. Przekonamy się. Sam już nie wiem, co gorsze. No nic, w każdym razie ruszajcie, mistrzu. Hej, koleżanko, pane sterowanie Nvidia, żeby pozbyć się tych pasków, ale na którym kompie? Streamingowym czy gamingowym? Bo ja tych pasków nie widzę tak wy chyba. Znaczy, no nie wiem, na moim monitorze ja nie widzę tych pasków. To widać je na komputerze streamingowym, więc w sumie nie wiem, który panel miałabym ogarniać.
Co i zobaczy karczmarz, nie ma czegoś fajnego dla mnie. Witaj, białowłosy! Chcesz obejrzeć moje towary? Zależy, co masz do zaoferowania. Pokaż, co tam masz na sprzedaż. A popatrz. Nic ciekawego, jak zwykle. Do zobaczenia. Nie ma żadnych pasków, są, tylko zaraz zobaczycie. Zwłaszcza na takich terenach zielonych się przedstawiają. Idę zbadać hałasy za 40 metrów. O, widzicie? Paski? Widzicie? Na zewnątrz. Nie wiem, nie mam pojęcia. To chyba zamknięte. Kolega się zachowuje. Kolega jest w bokle. A teraz zaśpiewam piosenkę. Nie słyszę żadnych hałasów. Ale może warto się rozejrzeć. Tu coś spotkałam na ziemi. Jakieś ślady? Stopy. Tam gdzieś prowadzą. Włącz VSync. Mam włączoną synchronizację na tym komputerze. Ale widać stopy? Czekajcie, w którą stronę idą stopy? No tam idą chyba. Tam. Krzaczorki wlazam, a tam się nie da. Tu widziałam stopy. A Vermedia tego nie ogarniesz, ja też tak mam. Zwłaszcza na pługu. Aha. Czyli widzicie, bardzo bym chciała pomóc, ale nie da się. Rozkopany grób. Ale hieny cmentarne raczej nie hałasują. Mhm. W ogóle nie kojarzę tego questa. Ale uważam, że posiadając tylko 50 i parę waluty, co dostałam za to. Co nam przyniesie jutro? By tutaj wrogowie byli, widzieliście? Na radarze się pojawili. A czemu oni się na radarze pojawili? Dobra, to jest tutaj. Tu nie ma stóp czerwonych. To gdzieś spadaj. Wgnieciona trawa i... majtki. Chyba nie o takie jęki chodzi. Ktoś mzyka na cmentarzu? Ja rozumiem, ludzie mają różną fantazję, nie? Kto co lubi? Co poradzisz, jak nic nie poradzisz? W jakieś krypty wlazłam. Naprawdę? W kryptach się... No nie wiem, takie trochę niesmaczne mi się to wydaje. Rabusie! Zaraz ładnie podziękuję za subskrypcję, tylko za... Dojadę, rabusi! Te hałasy to może być robota hien cmentarnych. Ale i tak trzeba poczekać do wieczora, żeby to sprawdzić. Duża Kasia, Sir Gregory. Sir Gregory, witaj w królestwie. Mój drogi, na moc nadanym traktatem królewskim w obecności króla pasuje cię na paladyna tego kanału. Czyń honory godnie i rozprzestrzeniaj emotki po całym Twitchu. Dzięki wielkie. Dzięki. Co za fanty? Rozkazy Robina. Ten głupi Bruce znowu chciał nas oszukać, ale nie tym razem. Weźcie kilo w łopatę i złóżcie wizytę naszej zmarłej pryncypałce. I kocia morda, nawet za życia była mi wstrętna. Dlatego na samą myśl, żebym miał ją oglądać po śmierci, dostaję krwawej biegunki. Zabierzcie klejnoty, perły i resztę precjozów, które ten idiota Bruce wrzucił jej do grobu i wracajcie na metę. Robin, PS. Podobno od śmierci Seliny ten pełtak pląta się gdzieś po cmentarzu za murami i zawodzi do księżyca. Jak znam życie, to ma przy sobie klucz do szkatułki, z którą pogrzebał tę... Może by było skrócić jej cierpienia, ukręcając mu łeb, albo wrzucając go do jeziora,
o ile sam się jeszcze nie utopił. A tu co? Zamknięte. Czyli tu trzeba będzie wrócić. Czy będzie... A, czy on wyje, czy on jest jakimś wilkołakiem? Dobra. Tu jeszcze coś mam. To. I tam jeszcze jest lucik. I tam jeszcze jest lucik. Lucik. Powiedziała. Przed chwilą mówiłam o hienach cmentarnych. A właśnie sama lutuje groby. Całkiem niezłym skutkiem. Tam jeszcze coś ominam. Tu. I tam. Na sam końcu. Punkty za level? Znaczy? To jest kosa paladyna, nie nóż. Nie jest nóż. To jest mój miecz. To jest mój miecz. Taki ubogi, no bo ubogie warunki. No ale mieczyk to mieczyk, nie? Przyszedł do zmroku. Już będę z tych zmysłów. Szukaj cmentarz. Ale to już chyba cały cmentarz przelokalizowałam, nie? To nic więcej na razie nie znajdę. Będzie trzeba poczekać do zmroku. To mi się wydaje. Tylko prochy znalazłam, wiecie. A tam jeszcze da się zejść niżej. Da się zejść... Uuu, tu jeszcze jest jakaś salka. Chwila. Nie, tu nie było. Tutaj jakiś mutagen. Transmutacja niebieskiego mutagenu w czerwony. Ten właściwy w końcu. Tu mam jeszcze jakiegoś trupa. Kurde, ile to... Powiedzcie, że tu chociaż jakieś fundusze będą. No podnoś. Podnieś. Gniłe mięso. Nie ma tak mięso z trupa. Nice. Nice. Tu coś jeszcze jest. Tu byłam? Kasia, zamiast pikać wulgaryzmy, wybierz sobie jedno słowo i nim zastępuj wszystkie brzydkie. Jakie proponujecie? Psiesiadło. Będę mówić. Psiesiadło. Czekaj do zmroku. Zamiast... Nie, psiesiadło będę mówić i tyle. Będę mieć psiesiadło. Zobaczcie. Siadupa, nie, psiesiadło, bo to ci, co oglądali, to wiedzą dlaczego. A ci, co dotychczas nie oglądali, to nie wiedzą i nie wcierpią. Coś jest. Zaraza. Znowu ktoś się tłucze. Hałas zdaje się dobiegać z katakumb. Było czerwone. Tam jest hałas. To stąd dochodzą te hałasy. Nikogo nie ma? Dziwne. Nie wygląda to też na leże baby cmentarnej. Dobra, fanty. To nie może chodzić o hieny cmentarne. Bo na pewno by nie zostawili złoconego wazonu. W miarę świeże. Pogrzeb był niedawno. Louis de Corentin odszedł w dniu wspomnienia świętego Dyzmy. To mniej więcej wtedy zaczęły się te hałasy. Tu coś jeszcze jest. Tu spoczywa Margot de Corentin. Może się nie dogadują duchy ze sobą. Ale coś takiego chyba było, jakaś drama. Roztrzaskane naczynie. Jakby ktoś cisnął nim o ścianę. Nie ma śladów potworów, ani hien cmentarnych. Lekki bałagan i tyle. Może to jednak nie tu. Dziwne. Niemożliwe. Hałas wyraźnie dochodzi z tego grobowca. Bez sensu. Duchy się tam piorą, nie dogadują się, nie chcą ze sobą razem spoczywać. No i co? Coś tu jest nie tak. Trzeba się tu gdzieś zaczaić i poczekać na rozwój wypadków. Usiądź i zaczekaj. Na bank duchy się tłuką, bo nie chcą z sobą widzieć, jak będzie, kiedy zemrzecie. I ktoś was w jednej krypcie pochowa z kimś, kogo nienawidzicie swoim śmiertelnym wyrokiem.
To wtedy nic, będzie... tylko całymi dniami bimbał i grał w te przeklęte karty, jak jakiś krasnolud. Tfu do stu diabłów. Może żona z mężem. Jasne, bo lepiej sterczeć pod świątynią Lebiody i modlić się ranki wieczory. Niewdzięcznik! Za ciebie też się modliłam, żebyś jarzmo hazardu zrzucił. No to marnie ci poszło. Widać, bogowie też mieli dość tego jazgotu. A ty tu czego? To prywatna rozmowa. Ty tu czego? O co się kłócicie? O co właściwie się kłócicie? Ty! Nie twoja sprawa! Ty! Może będę mógł jakoś pomóc? Nie wiem, kim jesteś, ale ratuj mnie! Nie chcę przez wieczność leżeć obok tego bezbożnika! Zabierz go z mojej krypty! Ale o co tu właściwie chodzi? To moja krypta! Moja! A ta raszpla nawet po śmierci nie chce się odczepić i mi kołki na głowie ciosa! Gdzie ja miałam oczy, jak za niego szłam? Tego bydlaka, karciarza i szulera! Dobrze, nie wygarzam. Własne dziecko byś w gwinta przegrał! O, zagramy gwinta? To było raz, kurwa, i to żartem! Ile razy mam ci powtarzać? A kto nasz cały majątek na posąg Lebiody oddał? To był zbożny cel! Zbożny! Światłość naszego błogosławionego proroka odmieniłaby ten kraj hazardu i herezji! Skąd na miłość bogów mogłam wiedzieć, że to szwindel? No skąd? Bo cię ostrzegałem! Jakieś 500 razy! Cisza! Uspokójcie się oboje! Dosyć! Dosyć! Trzeba jedno z was przenieść. To do kogo należy ta krypta? No dobra. To czyja jest właściwie ta krypta? Jak to czyja? Moja! Rodzinna! To Koryntin. Co ty, czytać nie umiesz? O tak! Ale to za mój posag wykupiona od wierzycieli! W tej sytuacji nie widzę innego wyjścia, niż przenieść jedno z was. Wtedy znowu będzie tu spokój. Tak, zabierz jego. Jeśli to zrobisz, to ja powiem ci, gdzie ukryłam jego szczęśliwe karty do gwinta. Wiedziałem, że to ty... Nie no, trzymajcie mnie. I nie dość, że chcesz mnie wyrzucić z mojej własnej krypty, to jeszcze mu zapłacisz moimi kartami. Zabawa. Przemyślał to i podbije stawkę. Zaraz mnie szlak trafi! Gdybym miał te karty na turnieju w Belhaven, to bym nadal żył! To przez ciebie, cholero jedna, mnie zadźgali! Marnie. O nie! Za twoje długi cię zabili, nie przeze mnie! Nie będziesz chyba słuchać tej starej dewotki. Wiem, gdzie schowała te karty. Sam ci je dam. Tylko ją stąd wynieś na miłość Lebiody. Ok, pani musiała zdecydować, kogo wynieść, ją czy jego. Muszę się zastanowić. Jańku. No dobrze. Jedno z nich trzeba przenieść. I rzekł prorok Lebioda, nie będziesz grać na pieniądze. A potem dodał, bo dla mnie zabraknie. Ty heretyku! Zamknij się! Nie rozmawiam z tobą! O nie, Scaramento! To ja nie rozmawiam z tobą! I co on powie? Manciele, co? Kogo wynosimy? Czad decyduje. Starą czy starego wynosimy? Powiedzcie mi. No ogólnie te karty bym chciała. Bo pamiętajcie, karty do Gwinta to ja tak, chciałabym. On mi da też karty, jak mu oddam? Chyba mi nie odda kart. To co? To jego wynosimy. Wyprowadzamy jego, bo chcemy karty. Proste. Chcę dostać karty. Starą. Ja jego wywaliłem. I co było? Starego. Religijne czy rozpustne? Starą. On może blefować. Ja chcę karty. Starego. Jak chcę dostać karty, to starego, nie? Stara mi da, czy mnie oszukuje. I chce mnie przekupić. Starą by spuknięto umysłowo. Pogodzi ich, nie da się. Dopóki jej stąd nie zabierzesz, nie gadam z nikim. To by też sprawy by rozwiązało.
Inaczej by się tak nie kłócili do tego, że im zależy. Na pewno się kochają. Ja się pytam, czy jak starego wywalę, to dostanę karty. Dostaniesz kartę, wywal starego. Pewnie jesteś, Piotras? Na twoją odpowiedzialność. Karty zgarniesz i tak. Dobra, biorę alkoholika, wyrzucam. A więc dałeś się jej nabrać, kurwa. No dobra, słuchaj, mam małą prośbę. Bądź człowiek, weź ty mnie zostaw w komorze Boklerskiego Towarzystwa Gwintowego. Jest tutaj, niedaleko. A ty byłeś członkiem? Nie, chciałem być. No właśnie, nie. Ale byłoby miło w sumie. Po śmierci to chyba nikomu nie robi różnicy. I co w zamian dostanę? W sumie mi też nie robi. Zajmę się tym. Gdzie ta komora? Jak zejdziesz do katakumb, idź prosto. Wejście do komory jest na początku korytarza po prawej. Dzięki. Jezu, co ta gra jest naprawdę epicka. Ty stara. Głębiej w katakumbach. No to idziemy. No dobra, gdzie jest ma karta? A gdzie jest ma karta? Gdzie jest ma... Mogę starego stawić. Gdzie jest ma karta? Ja mam kartę dostać. Prywatna komora wielce szanownych członków Boklerskiego Towarzystwa Gwinta. Niech karta zawsze im idzie. Prywatna komora wielce szanownych członków Boklerskiego Towarzystwa Gwinta. To tutaj. A wy tu co robicie? What the fuck is happening here? Panowie też do tego klubu Gwinta? Oho! Przypał! Co kurwa? Coś ty za jeden? Kto cię nasłał? Tak wiele pytań i tak mało odpowiedzi. Kurwa! Filozof się znalazł! Brać go, chłopaki! Przeca samo jeden! Gdybym dostawał koronę za każdym razem, gdy to słyszę. Przecież on jest sam jeden. I co, paskudo? Tu będzie dobrze. Hymn na cześć Gwinta. Propozycja hymnu Boklerskiego Towarzystwa Gwinta numer 7. Autor pan Stefan de Devaux. Majster Bednarz. Gwint jest jak czerwone wino, gwint to noc z piękną dziewczyną. Gdy dwie dzikie armie ścierają się przed tobą, odgrywasz się od troz, jesteś inną osobą. Wtedy chcesz tylko grać, chodź starą gdera. Spać. One mają rozum za małego otwarca, mało otwarty. Wypuść se, że to nie jest zwykłe gra w karty. Gwint moją miłością, gwint moją wolnością, gwint moją przyszłością i gwint moją przyszłością. I przeszłością. Niech zginie poker, niech przepadnie i kości. Żadna gra nie daje tylu możliwości. Nie daje takiej niesamowitej satysfakcji. Większy niż licz dzwonów Bokler, lista atrakcji. Większy niż nawet nasz festiwal wina, czy też podchmielona młoda dziewczyna. Mogą mnie gonić, mogą spuścić harty. Ja znikam z domu, ja idę grać w karty! Gwint moją miłością, gwint moją wolnością, gwint moją przeszłością i gwint moją przyszłością. Epicka jest ta gra, no fantastyczna historia, muszę wam powiedzieć. Piękny hymn, piękny kwestik. Aż przeżyję te 60 tych. Dobra, czas zgłosić się do Margo po nagrodę.
No słuchajcie, weź pod uwagę, że ja nie mam talentu wokalnego. Bądźcie wyrozumiali w swych ocenach. Tara, dawaj karty. Załatwione. No to gdzie ta szkatułka z kartami? Gdy wyjdziesz przez bramę bednarzy, skręć w prawo. Łatwo rozpoznasz nasz dom po szyldzie z drzewem nad drzwiami. Szkatułkę znajdziesz w ogrodzie. Zakopałam ją pod krzakiem róży. Paniura. Szyld z drzewem, krzak róży. Zapamiętam. Dzięki. Nie będzie bez niego smutno, bez starego dziada. No i co, teraz nikt z tobą nawet nie porozmawia. A co zrobiłeś z Louis? Fakt, to był kawał drania, świata nie widział poza gwintem, ale nie chciałabym, żeby skończył w rowie czy w wychodku. Nie martw się. Znalazłem mu dobre miejsce. Będzie się tam czuł jak w domu. Bywaj. Bywaj. No, znalazłam idealne. Domów z szyldem. A co jest bliżej? Mapka. Bliżej jest to. Tu idę najpierw. Najpierw odbiorę na kratę. Myślę. Idę po karcioszki. Idę po karcioszki. A tam było wyjście. No niemożliwe, że tam było wyjście. Było wyjście. Prawie mi na wyjście. Tędy. A to nie tędy. A tu ciemno. Jaj. Baranie smarki. Przez tą zaćmę nic nie widzę. Baranie smarki? Barany mają smarki. Tu roboty nie znajdziesz. Tu roboty nie znajdziesz. A raczej zapłaty. Każdy jeden tylko pić daj, jeść daj. Witajcie, messie. Potrzebujecie czego? Dobry wieczór. Kasia, Jerzy Sztur byłby dumny z twojego wykonania. Nie przygotowałam się. W ogóle nie rozplanowałam melodii, nie wiedziałam, w jakim tym to śpiewać, w jakiej melodii. Pokaż, co tam masz na sprzedaż. To mi zapłacił? Do zobaczenia. To on, to nie... A, mam iść na górę. To nie ten miał chyba mi dać. To nie ten, sorry, pomyliłem się o słupki. Mam na górę, trzeba do tego starego pójść. On gdzieś tu był. To on. Załatwione. Nie będzie więcej hałasów na cmentarzu. No, nareszcie wyśpię się we własnym łóżku. W Lisku też zrobiło się za głośno. Co za ludzie? Drą się jak opętani. Co za ludzie? Jeden ciągle tylko Odrin, Odrin, jak pomylony. No dobrze, a co to było tam na cmentarzu? Potwory. Tak, bardzo trudne zlecenie. Tak, to było bardzo trudne. Wymagające. Tak, to było bardzo trudne. Kodeks wam zabrania podawania szczegółów, tak? Może to i lepiej. Proszę, to mała premia dla was. Zasłużyliście. Ile kasy stał więcej? Premii? Stówkę. Każdy jeden tylko pić daj. Jeść daj. Okej, czyli dwa razy tyle dostałam. Prawie. No już, no i dobrze. No i dobrze. Odłóż trofeum do Korwa Bianco. Boże. To robię questy i na razie zbieram kasę. Ja gromadzę kapitał. Obczajasz, a to jest jakby poboczna sprawa na chwilę obecną dla mnie. Patata, jamy tam. Jaguary do Holandii, a teraz do Niemiec głównie ze stare są do wypożyczalni. Ulubieniec księżnej pani. Da się szybciej. A naszą księżną też chcesz? Kiedy została Wiedźminką i gdyby coś na kształt trzeciej kolejnej... Wiecie co, ja na przykład nie przepadałam za sterowaniem Ciri, więc myślę, że nie dałoby mi to takiej radości. Nie jestem świata. Naprawdę, nie wiem skąd to mi się wzięło, ale wolę jakby grać Wiedźminem niż tą. Czekać to daleko.
Dobra, bo tak konno to dwa razy dłużej. Mówić, że odłożysz już trzeci albo czwarty dzień, a jedno strofeo bardzo wiązuje do pewnej sytuacji sprzed kilku dni. Jezu, aż strach. W jakiej sytuacji? Weź zaspoileruj to, a może mnie zachęcisz, żebym zrobiła to od razu po tym queście. Musisz mnie zachęcić. Patrz, jakie widoczki. Prawo tutaj jest sprawą prostą. Awantury nie ma go. Będą karane. Prawo tu jest rzeczą prostą. Po prostu nie istnieje. Prawo to bullshit. Prawo mam powiem. Szyld z drzewem. To pewnie ten dom. O, taki szyld mają. Tędy się wchodzi gdzieś. Tędy jest wejście zamknięte. Tędy. Czy wyżej, tutaj. Wejście. Medalion trzeba będzie iść na około. Coś jest nie tak. A tędy? Dobra, wkurzam się. Idę górą. Tędy. F5. F5. Nie chcę spoilerować. Który będzie dzisiaj grane? Nie wiem już. Na razie gram. Pierwszy odcinek sobie nakręcę. Odszukaj skrytkę. O Boże, znowu one. Oh my god! What the fuck? O kurde. A to jest skubana baba. Specjalnie tu mnie podstępem mnie tu przywiodła. Quen! Nie dam rady. Klikałam i nie pykło. W ogóle tam poszłam bez Quen? Szakiem róży. No dobra. Tutaj zakopała. To świetnie. Wróciłem z Bonici. Naprawdę czekałaś godzinę. No jest. Tak jak mówiła. Są i karty do Gwinta. Jak obiecała. Tego nie dodała, że jest potwór. Odszukaj bucy buta. Jaką kartę dostałam? Powiedz, jaką kartę? No i jaką mam kartę? Jaką kartę dostałam? Było napisane? I że niby, że tyle? Klucz. Ja chyba wiem, do czego to jest ten klucz. Do czego jest ten klucz? Czy ten... Aha. Czekajcie, mogę ograbić ich dom. To fantastycznie. Od razu życie inaczej się przedstawia. Tu jeszcze coś. Moja pięterka? Tu cukierek. To jest ten kluczyk? Opka. Strasznie mały domek mają. Ciemno jak cholera w tym domu. Kiedy wyjdę? Że to klucza do otwarcia. Aha, czyli wyszłam stamtąd po prostu. No dobra, moi drodzy. Udało nam się... Zaraz mi nogi w dupę wlezą. Dzisiaj tam nogi wchodzą, a my nam udało się dokończyć tę fajną misję. W sumie mało z tego hajsu zrobiliśmy, ale jaki content. O jest jaka fajna parka w ogóle, sympatyczna. Także panowie, nie grajcie, nie przepuszczajcie hajsu na hazardzie, tylko... inwestujcie, wspierajcie swoje małżonki, bo skończycie tak tutaj, że nawet po śmierci będzie wam nie do śmiechu, kiedy nagle wasza zezłoszczona małżonka stwierdzi, że wam ubrzydzi życie nawet po śmierci. Także uważajcie, moi drodzy. Pamiętajcie, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i oczywiście oglądajcie również na Twitchu, twitch.tv/yourqueen. Do zobaczenia.
Ale najlepsze jest to, że ja tego nie nagrałam. Musiałam wycinać.